Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj dostaliśmy kolejne SBC na event z Halloween. Event, który kończy się już za dwa dni bodajże, albo trzy. W czwartek prawdopodobnie mają wyjść wszystkie karty z krzyku do paczek, czyli będzie ich chyba około 20. Więc podejrzewam, że również SBC naprawdę dostaniemy bardzo fajne jutro i szczególnie w czwartek w Halloween. Podejrzewam, że te SBC może być jakaś paczka, nawet SBC o paczkę za 50 tysięcy. Dzisiaj dostaliśmy dwa... w sumie 3 SBC, ale tego nie liczę jako SBC, bo naprawdę nie wiem, kto to będzie robił i po co. Ale okej, bulgoczący kocioł, to jest dużą złotą paczkę. I to jest paczka tak jakby za 15 tysięcy i tylko z trzema, nie wiem, czy ta paczka w ogóle ma jakąś swoją cenę. To jest paczka jakby za 15 tysięcy tylko z trzema rzadkimi kartami, więc jakby powiększona paczka za 7,5 tysiąca. Ta paczka chyba naprawdę nie ma ceny. Możecie napisać, czy ta paczka ma jakąś cenę, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Tu mamy, jak widzieliście, koszt jest naprawdę jakieś 1,5-2 tysiące za tą paczkę, więc nie ma takiej opcji, żeby się to nie zwróciło. I drugie SBC jest jeszcze lepsze, też koszt jest około, nie wiem, 2,5-3 tysiąca. Jeżeli nie macie żadnych zawodników w zespole, to właśnie taki mniej więcej jest koszt i macie paczkę aż za 25 tysięcy. Więc naprawdę, naprawdę warto zrobić i otworzyć paczkę, zobaczyć, czy uda wam się coś dobrego trafić. Zgłaszamy skład, te paczki jeszcze otworzymy sobie na moim drugim pobocznym koncie, tam mam jeszcze z SBC, które były przedwczoraj bodajże. Aha, i jeszcze jedno, coś co wam miałem chyba wczoraj powiedzieć i zapomniałem na odcinku z Dziowinko. Rynek w tamtym tygodniu był tak nisko, że aż naprawdę szkoda było nie kupić kart 85, 86, 84, 83. Naprawdę poskupowałem tych kart za ponad chyba 300, nie 400 tysięcy. Mam każdą możliwą kartę, chyba 84, 85, taką wiecie, co jest do SBC. Warto teraz, bo naprawdę... prędzej czy później będzie jakieś SBC, czy to na Black Friday, czy to może jeszcze później, gdzie te karty będą bardzo, bardzo drogie. Na liście transferowej mam jeszcze drugie tyle tych kart, co w zespole. Więc jak ktoś tego jeszcze nie robił, to naprawdę polecam to sobie zrobić jeszcze w tym tygodniu, bo karty naprawdę od 83 do 86 są bardzo, bardzo tanie. Więc co, słuchajcie, przechodzimy do tych dwóch paczek, potem jeszcze przejdziemy sobie na moje konto poboczne, tak jak wam to mówiłem. Odcinek krótki, więc pokażę wam obie paczki, co by w nich nie było. Mam nadzieję, że jednak coś będzie, bo już dawno niczego nie trafiłem. W pierwszej paczce niestety nie będzie nawet karty świecącej, więc zaczynamy naprawdę dobrze. I okej, paczka za 25 tysięcy. Czy w końcu będziemy mieć coś dobrego? Będą ekrany. Nie ma niestety walkoutu, szkoda, ale ekrany są. Jest chorywacja, napastnik będzie Mandzukić. Niestety nie, Kramaric 83. Ale sama prawie karta Kramaricia zwraca nam koszt SBC. Także tutaj wszystko do klubu i lecimy na moje konto poboczne. I dobra, jesteśmy na koncie pobocznym, tutaj mam 6 paczek, jak widzicie, to są paczki, tak jak mówiłem, z SBC, które były wczoraj, więc widzimy się tylko w tych paczkach, w których coś będzie. I zostały nam już tylko dwie paczki, więc pokażę je obie, co by w nich nie było. Niestety kolejny dzień, gdzie nic nie trafiliśmy, ale paczki też nie były jakieś niesamowicie dobre, więc ciężko, żeby coś w takich paczkach tak naprawdę trafić. Kolejna paczka bez ekranów, piszcie oczywiście, czy co wam się udało trafić za to SBC dzisiejsze. I jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku. Czy zakończymy czymś dobrym? Zakończymy ekranami. Jest karta UCL, nie ma walkoutu. Co to będzie? Jest Dominikana, będzie to napastnik z Realu Madryt. Mariano. Zawsze coś, na pewno karta przyda się do SBC z Ligą Mistrzów w przyszłym tygodniu. To było na tyle, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że w dużo, dużo lepszych SBC. Na razie.